zrobimy wersję eksperymentalną kisiel wiśniowy mieszany z bananem. Tu mam tu i troszkę jeszcze cukru do tego dodam. No zobaczymy, spróbujemy. Jestem ciekawa, jak to będzie smakować z kiślem wiśniowym. To lecimy zgodnie z instrukcją. Robię kisiel. Idealnie. Tu już od razu sobie cukier dam, to akurat nie ma różnicy. Czy szybciej, czy później. Trochę tego cukru dam, choć będę miała tu banana, to nie trzeba aż tak dużo tego cukru dawać. No i tak jak trzeba, musimy to zagotować, ale w międzyczasie zrobię wiele innych rzeczy. Resztę wody sobie odlałam do miseczki. No i muszę zblendować banany blenderem. I spróbujemy wersję eksperymentalną. Wielki kucharz. Kurwa, znawca mody. Jak widzicie, powstała nam taka masa jednolita, taki mus, rodzaj musu, bo na razie odstawiamy na bok. Powiem wam, że nigdy tego wcześniej nie robiłam, więc to jest taka trochę wersja eksperymentalna. Złączę paczkę. Kolor ma taki ciekawy. Tylko czy będzie to miało konsystencję kisiel, czy bardziej budyń? Zobaczymy. Się gluty trochę zrobiły, aj, musimy to dobrze rozczepać.
to normalnie powinnam wlewać cały czas mieszając, ale to podejrzewam, że to po prostu idzie rozczepać. Teraz taki gluten będę wychodzić, bo to po prostu zaczyna nam gęstnieć. Ale mi to nie przeszkadza, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że będzie odpowiednio słodkie, no zobaczymy. Ja bym, powiem wam szczerze, jeszcze z góry trochę dała odrobinę kakao, ale nie chcę kombinować, bo wczoraj miałam przygody z żołądkiem, dlatego nie chcę kombinować. Zaczyna bardzo gęstnieć, ale trzeba mieszać, żeby nam się to nie przypaliło. Jak dla mnie to ma bardziej taką konsystencję budyniu. Musimy czekać do zagotowania. Już zaczyna się gotować, czyli możemy już pomału wyłączać, ale jeszcze cały czas mieszamy. Trochę tego sporo wyszło, ale będziemy próbować. Jeszcze przeleję sobie po prostu do mniejszej miseczki i później sobie zjem na kolację. Oczywiście zaraz to zalać trzeba wodą, bo niestety jak nie zalejemy, no to nam wszystkie będzie ciężko zmyć. Tego specjału, jak to smakuje, zobaczymy. Powiem wam, dziwne połączenie, ale dobre. Czuć banana, czuć wiśnie, ale dobre, bardziej ma taką konsystencję budyniu, ale jest naprawdę dobre. Muszę poczekać, aż wystygnie, bo jest gorące. Jeśli miałabym to oceniać, mocne 9,5, naprawdę jest ok, rewelacja. Teraz szybki czas pozdrowień i odpowiedzi na wasze pytania. Sporo się tego pojawiło, dosyć sporo po ostatnim filmiku. To była czapka, tytuł pod tytułem czapka. Sama jestem w szoku, że aż tyle tych komentarzy, bardzo mnie to cieszy. Dobra, no to lecimy. Hubert Szarek, serdecznie pozdrawiam, gratuluję, że byłeś pierwszy. To ja i mój świat serdecznie pozdrawiam. Jesteś chrzestną? Tak, zostałam w tym roku. W tym roku 4 kwietnia? 2 albo 4 kwietnia, jakoś tak. Zostałam. No niestety to zobowiązuje teraz. Trochę. Później też. Kasper K22, serdecznie pozdrawiam. Wiem, że czapka jest czarna i przyciąga słońce, wiem o tym bardzo dobrze, zdaję sobie z tego świetnie sprawę, oczywiście białe rzeczy odpychają słońce, ale wzięłam czarną czapkę dlatego, bo po prostu najbardziej pasuje. Najbardziej mi pasuje czapka, miałam do wyboru czerwoną albo jeszcze zieloną, to wybrałam czarną. Będę się smażyć, kupię coś na miejscu. Pytania. Jak nie czapka koloru czarnego, to jakiego? Biała czapka, ewentualnie niebieska. Jeżeli będzie możliwość zrobienia skrytki pocztowej, to zrobisz? Oczywiście, że tak. Cały czas próbuję, cały czas staram się, no ale niestety jest to jak jest. Tyle. Właśnie myślałam o takim filmiku Poranna Rutyna. Myślałam. Ale to prawdopodobnie dziś chyba w sobotę bym nagrała. Sobota, niedziela. Lubisz spać? Wiesz co, jak jestem bardzo zmęczona, tak, ale raczej do takich osób, które przysypiają pół dnia, nie należę. Ale lubię się wyspać. O której zazwyczaj wstajesz wcześniej? Nie ma konkretnie o której godzinie, ale wcześniej jest to 6, 5, różnie.
Siódma, zależy, ale wcześniej. Czy masz lub planujesz kupić face spinnera? Nie, raczej nie, bo to mnie jakoś tam nie zachwyca, raczej nie. Kiedy zmieniam telefon? Prawdopodobnie po powrocie ze Stanów. Prawdopodobnie wtedy, no zobaczymy. FoodTV serdecznie pozdrawiam. I cześć, pytania. Byłaś kiedyś na Słowacji? Byłam. Dawno, dawno temu, miałam wtedy 8 lat, 7, 7, 8, 9, jakoś tak, jakoś ten przedział wiekowy. Czy pokażesz drugi raz swoje kolekcje banknotów? Chyba raczej nie. Chyba nie. Gdzie zmierzasz i czy w ogóle zmierzasz? Zamierzasz. Tak, planuję jechać na wakacje do Stanów. I co z tymi Stanami? Jadę w sierpniu. Konkretnie terminu nie zdradzam, a dlatego nie zdradzam ze względu na swoje bezpieczeństwo. Myślę, że to jest zrozumiałe. Kasia Piec, serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że Ci przeszło. Kiedy kolejny vlog? No oczywiście teraz, dzisiaj, a kolejny vlog jutro. Więc tak, to wszystko. To niby wyskoczyło mi, że jest 10 komentarzy, ale pojawiło się tylko 5 komentarzy. Więc tak, serdecznie pozdrawiam. Widzimy się już jutro.